W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Sic sacrificium istut instituit, cuius officium committi voluit, solis presbyteris, quibus sic congruit, ut sumant et dent ceteris. Panis angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, figuris terminum. Ores mirabilis, manducat dominum, pauper, servus et humilis. Tak ustanowił tę świętą ofiarę, której pełnienie zechciał powierzyć samym kapłanom, bo im przystoi, by brali i innym dawali. Pokarm anielski jest chlebem człowieka, pokarm niebieski kres kładzie figurom. O rzecz cudowna, Pana pożywa nędzarz i sługa maluczki. Wielka dzisiaj uroczystość, Corpus Christi, Boże ciało. Wielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dziękujemy za Najświętszy Sakrament, za Mszę Świętą i za Komunię Świętą. Sanctissimum Sacramentum, Najświętszy Sakrament. Już sam termin, samo określenie woła o najwyższy szacunek, adorację i cześć boską, cultus latrie wobec Najświętszego Sakramentu. Święty Augustyn pisał, niechaj nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza. Na początku Święty Sobór uczy oraz otwarcie i wprost wyznaje, że w życiodajnym sakramencie Świętej Eucharystii po dokonaniu konsekracji chleba i wina obecny jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek pod postaciami tychże widzialnych rzeczy. Nie ma sprzeczności w tym, że nasz Zbawiciel zawsze zasiada w niebie po prawicy Ojca wedle naturalnego sposobu istnienia i że sakramentalnie obecny jest dla nas w swojej substancji w różnych innych miejscach wedle sposobu istnienia, który choć z trudem możemy wyrazić w słowach, możliwy jest dla Boga, a myślą oświeconą przez wiarę możemy go pojąć i mamy obowiązek mocno weń wierzyć. We wspomnianym dekrecie czytamy ponadto: nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił ten sakrament, w którym niejako wylał bogactwo swej Bożej miłości do ludzi, czyniąc pamiątkę dla swych cudów. I przez jego spożywanie polecił nam czcić jego pamięć i głosić jego śmierć, dopóki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, którym mają się karmić i umacniać, żyjąc życiem tego, który powiedział: kto mnie pożywa, ten żyć będzie przeze mnie.
oraz jako środek leczniczy, uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed grzechami śmiertelnymi. Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości i dlatego symbolem tego jedynego ciała, którego On sam jest głową, a z którym chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi więzami wiary, nadziei i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas rozłamów. Święty Tomasz z Akwinu naucza: sakrament Eucharystii polega na przyjęciu pod postacią chleba i wina ciała Jezusa Chrystusa, które nam dał do spożywania, oraz Jego krwi, którą nam dał do picia, po konsekracji, która sprawia, że Jezus Chrystus staje się realnie obecny pod postaciami sakramentalnymi jako ta sama ofiara, którą złożył na Kalwarii. Do tej wielkiej tajemnicy Najświętszego Sakramentu powinniśmy zbliżać się zawsze z wiarą, z najwyższą czcią, z szacunkiem, pokorą, uniżeniem, skupieniem, radością, miłością. Kościół katolicki słowami Soboru Trydenckiego w dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, naucza: z jak wielką troską powinno się sprawować najświętszą ofiarę mszy, z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Papież Święty Pius X naucza w katechizmie, czy nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem? Nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem, ale musimy także czcić Go zewnętrznie, zarówno duszą, jak i ciałem, gdyż Bóg jest Stwórcą i jedynym Panem zarówno duszy, jak i ciała. Co znaczą słowa przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny? Przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny to znaczy podchodzić z pokorą i skromnością osobistą, w skromnym stroju, wcześniej się przygotować, a po przyjęciu Komunii Świętej odprawić dziękczynienie.
Dzisiaj w lekcji święty Paweł apostoł daje świadectwo apostolskiej wiary w Najświętszy Sakrament oraz napomina, aby dobrze zważać na to, co się przyjmuje. Pisze: ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć pańską, aż przyjdzie. Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb albo pił kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niech przeto każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Drodzy wierni, weźmy sobie do serca te zbawienne nauki dotyczące Najświętszego Sakramentu. Aby godnie zbliżać się do Najświętszego Sakramentu i aby godnie przyjmować Najświętszy Sakrament, trzeba mieć wiarę katolicką, to znaczy rozumieć Najświętszy Sakrament i tak weń wierzyć, jak go rozumie i jak weń wierzy Święty Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu. Po drugie, aby godnie zbliżać się do Najświętszego Sakramentu i aby godnie przyjmować Najświętszy Sakrament, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, mieć duszę wolną od grzechu śmiertelnego. Zakończmy jedną wskazówką praktyczną. Zwracajmy pilnie uwagę na naszą osobistą modlitwę po Komunii Świętej i po zakończeniu Mszy Świętej. Ojciec Garigula Grange w swoim znamienitym dziele Trzy okresy życia wewnętrznego snuje rozważanie o modlitwie dziękczynnej po Komunii Świętej i o komunii bez dziękczynienia. Pisze: wiele dusz żyjących życiem wewnętrznym wyrażało nam smutek, który odczuwają, widząc, jak w niektórych miejscowościach prawie wszyscy wierni opuszczają Kościół natychmiast po skończeniu mszy, na której przystępowali do komunii. Co więcej, jest to zwyczaj, który zaczyna się rozpowszechniać nawet w pensjonatach i kolegiach katolickich, gdzie dawniej uczniowie, którzy przystępowali do komunii, pozostawali po mszy w kaplicy 10 minut, nabierając nawyku do dziękczynienia. Nawyku, który najlepsi z nich zachowywali potem przez całe życie. Aby pokazać konieczność dziękczynienia, cytuje się następujące zdarzenie z życia świętego Filipa Nereusza. Kazał on dwóm ministrantom ze świecami
towarzyszyć jakiejś pani opuszczającej kościół natychmiast po skończeniu mszy, podczas której przystępowała do komunii. Ileż razy opowiada się z pożytkiem o tej dobrze zasłużonej nauczce. Ale dziś szerzą się obyczaje tak bezceremonialne w stosunku do wszystkich, do wyższych, równych i niższych, a nawet do Pana Jezusa. Jeśli będzie to trwało nadal, będziemy mieli, jak ktoś powiedział, wiele komunii, ale mało prawdziwie komunikujących. Jeśli dusze gorliwe nie postarają się o zawrócenie tego prądu, będzie on wzrastał, niszcząc powoli ducha umartwienia i prawdziwej pobożności. A wszakże Pan Jezus jest zawsze ten sam i nasze obowiązki wdzięczności wobec Niego nie uległy zmianie. Czyż podziękowanie za otrzymane dobrodziejstwo nie jest obowiązkiem i nie powinno być proporcjonalne do wartości dobrodziejstwa? Gdy ofiarowujemy przedmiot wartościowy przyjacielowi, będziemy słusznie zasmuceni, jeśli nie zada on sobie trudu podziękowania nam choćby jednym słowem. W obecnych czasach często tak bywa. I jeśli w tej bezceremonialności, która już staje się prawie niewdzięcznością, jest coś, co nas boli, cóż powiedzieć o niewdzięczności wobec Pana Jezusa, którego dobrodziejstwa są bez porównania cenniejsze niż nasze. Sam Jezus nas tego uczy, gdy po cudownym uleczeniu 10 trędowatych tylko jeden z nich przyszedł Mu podziękować. Zbawiciel zapytał, gdzie jest 9? Zostali oni cudownie uzdrowieni, a nawet nie przyszli podziękować. A wszakże podczas komunii otrzymujemy dobrodziejstwo przewyższające o wiele cudowne uzdrowienie z choroby cielesnej. Otrzymujemy sprawcę zbawienia i pomnożenie życia łaski, która jest nasieniem chwały, czyli zapoczątkowaniem życia wiecznego. Otrzymujemy wzrost miłości, najwyższej z cnót, która ożywia wszystkie inne i która jest podstawą zasługi. Jezus często składał dzięki swemu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za wcielenie odkupujące. Z całej duszy dziękował Ojcu, że tajemnicę tę objawił maluczkim. Dziękował na krzyżu, mówiąc consummatum est. Nie przestaje dziękować w ofierze mszy świętej, której jest głównym kapłanem. Dziękczynienie jest jednym z 4 celów ofiary wraz z uwielbieniem, błaganiem i wynagrodzeniem. I nawet po końcu świata, gdy zostanie odprawiona ostatnia msza i gdy już nie będzie ofiary we właściwym znaczeniu, lecz jej dopełnienie, gdy ustanie błaganie i wynagrodzenie, kult uwielbienia i dziękczynienia będzie trwał zawsze i wyrażać się będzie w Sanctus, który będzie śpiewem wybranych w wieczności. Jeśli autor, który daje nam dobrą książkę, czuje się słusznie dotknięty, gdy nie otrzyma od nas żadnego podziękowania,
O ileż bardziej raniąca jest niewdzięczność tego, kto nie umie powiedzieć dziękuję po komunii, w której Jezus daje nam samego siebie. Czyż wierni, którzy prawie natychmiast po komunii świętej opuszczają Kościół, nie pamiętają, że rzeczywista obecność w nich trwa tak jak postacie sakramentalne około kwadransa po komunii i czyż nie mogą dotrzymać towarzystwa boskiemu gościowi podczas tak krótkiego czasu? Jak to być może, że nie rozumieją oni swego braku uszanowania? Pan Jezus nas wzywa, daje nam się z taką miłością, a my nie mamy Mu nic do powiedzenia i nie chcemy Go słuchać nawet przez parę chwil. Święci, zwłaszcza święta Teresa, często mówili, że dziękczynienie sakramentalne jest dla nas chwilą najcenniejszą w życiu duchowym. Drodzy wierni, czcijmy i adorujmy Najświętszy Sakrament sercem gorliwym. Przyjmujmy Najświętszy Sakrament i z sercem gorliwym odprawiajmy za każdym razem modlitwę po komunii świętej i po mszy świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.